Dzień dobry, Alina Nowicz, studio kk24.pl. Temat, którym się dzisiaj zajmiemy, nie jest tematem ani łatwym, ani przyjemnym, ale jedno jest pewne, dotyczy każdego z nas prędzej czy później. Śmierć, pogrzeb, planowanie pochówku wciąż nie jest to kwestia, którą chętnie poruszamy przy rodzinnym stole. A jednak, jak się okazuje, warto wiedzieć, jak chciałby być pochowany nasz bliski, nawet jak chcielibyśmy być pochowani my. Pisarka pochodząca z Kędzierzyna Koźla zdecydowała się napisać książkę, która tak naprawdę oswaja nas ze śmiercią i uświadamia nam, że warto jest wiedzieć o pewnych sprawach, zanim umrzemy. Witam w studiu Małgorzatę Węglarz, autorkę książki Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz, tajemnica branży pogrzebowej. Pani Małgorzato, śmierć, pogrzeb, to są takie trudne tematy. Nie chcemy o nich słyszeć, wypieramy, odsuwamy od siebie. A pani zdecydowała się jednak napisać o tym książkę. Dlaczego? No to przede wszystkim, tak jak pani tutaj sama powiedziała, nie mówimy o tym, nie chcemy na to patrzeć, no i w ten sposób wynosimy śmierć z naszego życia, ale to nie zmienia tego, że jednak ludzie umierają, umierać będą. I jedyne, co tutaj tak naprawdę robimy, wyrzucając całkowicie z naszej świadomości śmierć, no to robimy sobie krzywdę, sobie i naszym najbliższym. Dlatego uznałam, że ponieważ jest to temat bardzo dotykający każdego z nas, trzeba w końcu zacząć o tym mówić, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda bardzo dobra usługa pogrzebowa, żebyśmy wiedzieli, na co się musimy nastawić, jakie mamy w ogóle możliwości, jakie mamy również dodatkowe usługi, które proponują na przykład balsamiści czy tanatokosmetolodzy. Więc chciałam takie małe kompendium stworzyć, takie podstawowe, bo ta książka mogła być dużo, dużo grubsza, takie właśnie podstawowe, żeby każdy mógł znaleźć odpowiednie informacje i nie być taki bezradny, kiedy już no, dojdzie do takiej sytuacji. Jak długo trwała praca nad książką, zdobywanie tych wszystkich informacji, bo domyślam się, że nie było łatwo po prostu, nie wiem, no wejść do zakładu pogrzebowego i powiedzieć, słuchajcie, no co tam, chcę wiedzieć kilka rzeczy. I jak to wyglądało? Ile to trwało? To zdecydowanie nie jest łatwe, ponieważ żaden zakład pogrzebowy nie jest przygotowany, że ktoś przyjdzie i zacznie się dopytywać, ponieważ omijamy takie miejsca szerokim łukiem. I praca nad tą książką to tak naprawdę praca wielu, wielu lat mojego zainteresowania tym temacie. Zastanawiałam się, skąd możemy w ogóle dostać informacje, jak wygląda usługa pogrzebowa, co my możemy mieć, jak to w ogóle trzeba przeprowadzić. Okej, jest tutaj informacja, że ktoś bliski umarł i co teraz, do kogo się zwrócić. I takich informacji nie dostawałam. Weszłam kiedyś tak po prostu z zakładu pogrzebowego, patrzono na mnie naprawdę, jakbym była w ogóle kosmitą, więc zaczęłam prowadzić badania internetowe. No i tutaj chciałam jak największą ilość osób zaangażować, żeby powiedziało mi swój punkt widzenia. No i tutaj była pierwsza ściana. Okazało się, że no, zakładów pogrzebowych mamy mnóstwo w Polsce. Praktycznie większość tych osób nie podjęła żadnego dialogu ze mną. Albo dostawałam bardzo negatywne odpowiedzi, albo na przykład rzucano, teraz się już nie rzuca słuchawkami, no ale wiadomo, tutaj ten telefon był urwany zaraz po tym, jak w ogóle się przedstawiłam. I to mi też dało do myślenia, to mi pokazało, że coś jest nie tak. Dlaczego my, jako ludzie, którzy powinni o tym wiedzieć, nie mamy dostępu do tych informacji? Dlatego te badania trwały kilka lat, zanim faktycznie usiadłam i zaczęłam pisać, no to już miałam właśnie wybrane osoby, które jednak się zgodziły. I to też poszło tak trochę taśmowo, bo okazało się, że te osoby zaczynały się polecać nawzajem i faktycznie trafiałam na ludzi, którzy pracują z pasją i chcą to robić, więc to też było bardzo fajne. Teraz po napisaniu tej książki wiem już, dlaczego większość osób się do mnie nie odezwała, także. Ale ujawniasz ich tajemnice, czy możemy tutaj się domyślać, skoro to jest taki temat no, taki troszeczkę do podziemia zepchnięty, że dzieją się tam rzeczy nieetyczne? Dzieją się rzeczy nieetyczne i dziać się będą zawsze tam, gdzie nie patrzymy, ponieważ znowu nie interesujemy się tym. Tutaj jest tak naprawdę cała gama zachowań, które nie powinny się w ogóle wydarzyć. Jest bardzo dużo zakładów, to chcę podkreślić, które naprawdę są świetne i działają w zgodzie właśnie z etyką po prostu zawodu i chcą pomagać osobom żywym i przygotować ten pochówek, no ale jak to w Polsce są cwaniaczki i robią rzeczy, których się nie powinno robić, między innymi na przykład nie mają żadnej chłodni, nie mają tak naprawdę nic, mają gdzieś tam pokój, trzymają pokotem te ciała w kościołach czy na przykład u jakiegoś innego zaprzyjaźnionego zakładu pogrzebowego, który się
się na to zgadzam, bo tak też nie powinno być. No i tutaj natrafiając na coś takiego, przede wszystkim my jesteśmy bardzo, ale to bardzo bezbronni i nie wiemy, jak bardzo może nam się zrobić krzywda. Zamiast tej naprawdę dobrej usługi pogrzebowej, no dostajemy ludzi, którzy w ogóle nie potrafią traktować ludzi w żałobie i to powoduje, że jakby całe to przeżycie jest jeszcze gorsze. Dlatego opisuję w tej książce parę takich informacji, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co powinno nam zapalić tą czerwoną lampkę w głowie. No i właśnie, co konkretnie, jakie pytania należałoby zadać. Więc ponieważ nie zadajemy tych pytań, mamy wrażenie, że wszystko wiemy, albo po prostu gdzieś tam na jakichś mitach, stereotypach się opieramy, no to takie osoby, które będą chciały to wykorzystać, no to po prostu z tego skorzystają. A ponieważ prawo pogrzebowe póki co nie definiuje, kim jest przedsiębiorca pogrzebowy, co on musi mieć, no to to jest tak naprawdę przyzwolenie na takie. Ale o jakich zachowaniach tutaj mówimy? Czy tutaj dochodzi do takich sytuacji, że nie wydają nam zwłok, albo nasz bliski nie zostaje ubrany w ubranie, które my mu przygotowujemy? Bo jednak nie każda rodzina przed samym pochówkiem zagląda do trumny, a no w przypadku kremacji to już... No tak. No i właśnie tutaj znowu działamy sobie bardzo mocno na szkodę, ponieważ nie wiem, jak to powinno wyglądać. Zdarza się, że potem na pogrzebie widzimy, nie wiem, dziadka, który ma zaklejone tutaj płatki nosa klejem, albo powieki, nie daj Boże, pieluszki na przykład, ponieważ no wiadomo, dochodzi do różnych wycieków po śmierci. No i to wszystko łatwo można by było, może by temu łatwo zapobiec, tylko że na przykład nie wiemy, że istnieje taka usługa jak tonatopraktyka, czy też balsamacja, która polega właśnie na bardzo ładnym, może to jest złe słowo, ale takim bardzo ładnym potraktowaniu tego ciała. W taki sposób, żeby nie zrobić modela z osoby martwej, ale przynajmniej pozwolić się tym osobom, żeby pożegnać. Specjalne techniki, które zszywają usta, czy właśnie oczy, mamy takie podkładki, powiedzmy, mamy takie ząbki, które się wkłada pod powieki, żeby się nie otworzyły. Więc wszystko naprawdę ładnie można zrobić i przygotować z taką ludzką godnością. No ale jeżeli w zakładzie jest pan Zenek na przykład, który no, ubiera powiedzmy te osoby martwe, no to jak on nie ma tej specjalistycznej wiedzy, no to on właśnie zrobi coś takiego, on przykleje te nieszczęsne usta razem. Ja osobiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś mi bliski byłby tak potraktowany. Jeżeli nie otwieramy trumny, ponieważ no, są sytuacje, w których tej trumny nie otwieramy, po wypadkach na przykład, ale jeżeli w ogóle nie otwieramy, nie patrzymy na to, no to nie mamy żadnych gwarancji, że ten zakład ubrał te ciuchy, które byśmy chcieli, ubrał poprawnie. Więc tutaj no, bywa tak, że po sekcjach takie ciała nawet nie są myte, są dosłownie wrzucane, potem no, idą do tego pieca i tyle. Może są ludzie, którym to nie przeszkadza, mnie osobiście ta perspektywa takiego potraktowania ciała kogoś bliskiego, no i również mojego, no, troszkę mi to nie pasuje. Ale często powtarzasz takie zdanie, że zakład pogrzebowy jest łatwiej otworzyć niż budkę z hot dogami. Tak, tak, tak. Czy to jest... prawo tutaj w tej kwestii kuleje? Bardzo mocno. To jest zdanie wyjęte z rozmowy z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, panem Krzysztofem Wolickim. On bardzo często to podkreśla, w zasadzie no sam absurd tej sytuacji. Jeżeli chce pan otworzyć budkę z hot dogami albo jakąkolwiek małą gastronomię, no to tu potrzebny jest sanepid, przygotowanie, ciepła zimna woda, miejsce, personel, który wie, jak to wszystko wykorzystywać. No a jeżeli chcemy założyć zakład pogrzebowy, potrzebujemy tylko i wyłącznie naszego dowodu osobistego. Nikt nie przyjdzie, nikt nie sprawdzi, czy my mamy w ogóle chłodnię, czy my mamy odpowiednich pracowników, czy my mamy sprzęt, czy mamy, nie wiem, karawan, czy mamy w ogóle gdzie przyjmować te osoby, które przychodzą do nas. I to jest naprawdę przerażające, bo jakby w kwestiach jedzenia jesteśmy bardziej restrykcyjni niż w kwestii pochówku, przygotowania kogoś do pogrzebu, więc, ale znowu, ponieważ tam nikt nie zagląda, bo nikt się nie interesuje, to jest takie zamknięte koło, które tak naprawdę właśnie generuje te wszystkie absurdalne sytuacje. Co by musiało się stać, żeby to zmienić? Bo wiem, że pan Wolicki akurat no, walczy w tej kwestii i wciąż niewiele się zmienia, to tak, stare przepisy. I... Bardzo mocno walczą, teraz mają się pojawić poprawki, jeszcze na razie bym nie skakała pod sufit nad tymi poprawkami, bo na chwilowo są troszkę takie, znowu zacytuję pana Krzysztofa, to jest taki trochę legislacyjny bełkot i zbyt dużo się rozdrabnia, dorzuca się rzeczy, które nie są potrzebne, stanowiska typu koroner, które w tej chwili w ogóle jakby nie mamy tego zapotrzebowania w Polsce, zamiast skupić się faktycznie na tym, co jest potrzebne. Tutaj wymagano by, pan Krzysztof zawsze to podkreśla, co ta osoba musi mieć. Jeżeli chcemy otworzyć zakład pogrzebowy, co musimy wiedzieć? Na przykład w Stanach są specjalne szkoły, gdzie się te osoby przygotowuje. U nas każdy, panie może sobie otworzyć, ja mogę sobie otworzyć. No i ponieważ każdy to może zrobić, powinno to
moim zdaniem generować tak duży strach, że od razu powinno się nad tym pracować, nad tym prawem, ale ponieważ poparcia politycznego się na nieboszczykach niestety nie buduje, no to trzymam kciuki, że to się faktycznie poprawi i będą konkretne wytyczne i takie zakłady właśnie, które działają na tej formie, no przestaną po prostu istnieć. Również mam taką nadzieję. W swojej książce masz rozmowy z balsamistami, mistrzami ceremonii, pracownikami hospicjum, przedsiębiorcami pogrzebowymi. I tak zastanawiam się, czy któraś z tych rozmów wywołała w tobie takie oburzenie, taką chwilę, że nie wyobrażałaś sobie, że tak może być. Takie coś, co naprawdę zapamiętałaś i uważasz, że akurat tą rozmowę zapamiętasz do końca swojego życia. Było kilka takich. Nie wszystkie były negatywne, bo dużo osób się pyta, czy to było właśnie negatywne doświadczenie. Było naprawdę przyjemnie, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, rozmawiać z panią, która jest antykosmetologiem. I kiedy ona opowiadała właśnie o tych osobach, którymi ona się zajmuje, no tak delikatnie używała bardzo takich zdrabniających słów, na przykład, że tutaj o tej pani poprawimy, tutaj tą rączkę, jakby mówiła do tej osoby zmarłej. To mnie tak w sumie ruszyło, że faktycznie to nie jest tylko ciało numer, nie wiem, 23 tego dnia, tylko to jest osoba, to jest coś bliski. To było bardzo fajne. To, co z kolei mnie ruszyło, no to myślę, że rusza każdego, to właśnie pogrzeby dzieci, przygotowywanie tych dzieci do pochówku. To jak jeden mąż każdy mówił, że nie ma po prostu mocnych, że jakiekolwiek odgałęzienie tej branży, czy to mówcy pogrzebowie, czy to balsamiści, no oni wszyscy mówili, że nie ma mocnego, jak na przykład mama 3-letniego dziecka chowa mu do trumny sweterek uszyty na drutach, że to coś po prostu tego nie da. I są osoby, które w ogóle mówią, że ich praca się kończy tam, gdzie pojawia się dziecko, proszą kolegów, koleżanki, bo po prostu nie są w stanie tego zrobić. To jest tak odwrócona naturalny kolej rzeczy dla nas, że bardzo mało osób sobie może z tym poradzić. Ja przyznam szczerze, że im więcej wysłuchiwałam tych historii, to tym bardziej zrozumiałam, że ja bym sobie pewnie też nie poradziła. To też bardzo mocno mi utkwiło w głowie. Nieodłącznym elementem śmierci jest żałoba. U nas jest takie przekonanie, że człowiek po stracie kogoś bliskiego, rok czasu żałoba, potem już powinien się pozbierać i stanąć na nogi i już ten czas minął, zrzucasz czarne ubrania i zaczynasz żyć. Mhm. Jednak nie do końca tak jest. Ludzie nawet ten rok, 2 lata, 3 i jeszcze więcej wciąż sobie nie radzą ze śmiercią. I w twojej książce również pojawia się tajemnicza osoba, towarzyszka żałoby. Mhm. To jest coś, o czym wiele osób nawet nie słyszało. Tak, to jest nowość. Ania Franczak, która tu występuje, była pierwszą taką w Polsce osobą. Teraz już w szkole kolejne, więc tych osób na szczęście jest coraz więcej. My mamy bardzo brzydkie podejście do żałoby. Właśnie te czarne ciuchy trzeba ponosić przez rok i jakby tyle. Co więcej, jesteśmy dużym wsparciem na początku tego procesu żałoby, kiedy ktoś faktycznie zaraz umiera i jest nim pół roku, a potem robimy się niecierpliwi. Chcemy, żeby ta osoba wróciła do tego, jak była kiedyś. Ale to jest niemożliwe. Jak można wymagać od tej osoby tego, skoro jej życie się zmieniło diametralnie? Nie ma ogromnego czynnika, który do tej pory wypełniał to życie, więc to życie nigdy nie będzie takie samo. Więc my się naprawdę uczymy na nowo żyć bez tej osoby. I żałoba jest przede wszystkim bardzo indywidualna. Niektórzy tą żałobę przeżywają przez 20 lat, niektórzy nawet po prostu do końca życia w swój własny sposób. Niektórzy ludzie nie wyrzucają ciuchów osoby zmarłej, przedmioty, które odłożyła chwilę przed śmiercią, zostawiają w takim wręcz nabożnym porządku, żeby tak to zostało. I my nie powinniśmy tego kwestionować. Nie powinniśmy, są takie frazesy typu znajdziesz sobie nowego faceta, nie daj Boże, bardzo często powtarzane, zrobisz sobie kolejne dziecko i my chcemy pomóc w ten sposób, ale nie pomagamy, robimy większą krzywdę. Więc te osoby, które się niecierpliwią później i wymagają tego od nas, one zaczynają się od nas też oddalać, bo ile można się z kimś, kto płacze, prawda? Mhm. I właśnie taka osoba, towarzyszka w żałobie, to absolutnie nie jest psycholog. To osoba, która jest, pomaga, może przygotować, pomóc w przygotowaniach do pogrzebu. Aczkolwiek najczęściej się okazuje, że klientami takiej towarzyszki są osoby, na przykład nie, 20 lat minęło od śmierci kogoś bliskiego i oni jeszcze nie poszli dalej, ale nikt nie chce ich wysłuchać, bo są, Boże, tyle lat, a ty jeszcze, wiesz, świrujesz. Także uważam, że taka osoba jest jakby najbardziej potrzebna. To się z kolei bierze z tego, że my tych zmarłych jakby nie widzimy. Oni są zabierani do szpitala najczęściej i my nie mamy tych rytuałów nad tą osobą, żeby się z nią pożegnać. Mhm. Więc my teoretycznie wiemy, że ktoś umarł, ale przez jakiś czas codziennie budzimy się z myślą, że ta osoba do nas zadzwoni, no zaraz tutaj wejdzie, bo to jest tak jeszcze dla nas nieprawdopodobne. Więc na to żałobę uważam, że powinno się troszkę bardziej pochylić i przestać mówić te wszystkie banały, zrozumieć to, że to jest po prostu bardzo skomplikowany proces. Mhm. W książce wspominasz również o jeszcze jednej takiej, dla jednych szokującej, dla innych mniej szokującej rzeczy,
jak różne formy pochówków, no bo z prochów można zrobić diament, są takie formy pochówków, że z prochów bliskiej osoby miesza się z ziemią po prostu i sadzi się drzewo i to drzewo jest wtedy takie, takie ważne dla tej osoby. No, część społeczeństwa się oburza, jeśli o tym tylko myśli, a tym bardziej jeśli słyszy, a część coraz bardziej się przychyla. Jak to jest w Polsce? Bo wydaje się, że jesteśmy dość konserwatywnym krajem. Jesteśmy bardzo konserwatywnym krajem, no i na razie myślę, że nic się z tym nie zmieni. W tych poprawkach, o których mówiłam wcześniej, miano coś z tym zrobić, ale z tego, co przynajmniej wyczytałam, osoby, które będą uchowane poza cmentarzem, to tylko te zasłużone i tylko te za zgodą sanepidu. A myślę, że bardzo dużą popularnością cieszyłyby się parki pamięci. Ja współpracuję z Instytutem Dobrej Śmierci i tam właśnie powstają te wszystkie propozycje projektów właśnie, że nie mamy jako takich nagrobków, że są powiedzmy przed takim parkiem tablice i że te osoby się na przykład rozsypuje i taka osoba bliska po prostu może przechodzić tym parkiem wspominając tą osobę. Takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na ławce i właśnie faktycznie poddać się tej nostalgii. Dla wielu osób, z którymi przynajmniej ja rozmawiałam, kwestia rozsypania prochów po śmierci wydaje się bardzo kojąca i ja uważam, że każdy z nas powinien mieć dostęp do takiej metody, jaka dla nas wydaje się najlepsza. Dla mnie na przykład kwestia kremacji to jest totalny dramat, ja sobie nie wyobrażam. I zastanawiam się, dlaczego ludziom łatwiej jest w naszym konserwatywnym społeczeństwie przyjąć to na przykład, że te słynne robaki, które nas będą zjadać, że to jest lepsze niż na przykład właśnie te rozsypanie prochów czy jakiekolwiek inne metody. Dla mnie osobiście wydaje mi się piękne, że można stworzyć z prochów diament. To jest cudowne, bo możemy mieć tę osobę bardzo blisko. My kiedyś w XIX wieku była w ogóle cała biżuteria żałobna, gdzie wplatano w fragmenty biżuterii na przykład włosy osoby zmarłej, w obrazki to było wkomponowane. No i w ten sposób faktycznie człowiek też tą żałobę lepiej przeżywa, więc to wydawało mi się bardzo fajne. Są takie skrajne metody, które oczywiście w Polsce nie są dostępne, gdzieś tam z wysuwaniem w stratosferę w formie jakiejś tam tych prochów, w formie na przykład jakiejś tam małej rakiety, ale wydaje mi się, że moglibyśmy zacząć po prostu od takich małych, właśnie od tego parku pamięci, od tego, żeby można coś zrobić z tą osobą, no i chociażby te drzewo. Z tego co wiem, bardzo dużo osób mówi, że to jest bardzo kojące, ponieważ to nie jest do końca tak, że my wsypujemy prochy i nagle się robi drzewo. Prochy są obojętne biologicznie i nie są w stanie. Najczęściej to jest tak, że mamy biournę i tam się wsypuje prochy, nad tymi prochami jest taka, powiedzmy, taki dysk z różnych komponentów z ziemi, różnych komponentów kompostowych. No i kiedy to drzewo zaczyna, tam nasionka się wrzuca i kiedy to drzewo zaczyna rosnąć, no to automatycznie też te korzenie zaczynają się ocierać o te resztki, faktycznie można powiedzieć, że ta osoba staje się tym drzewem. No i to jest naprawdę moim zdaniem kojące. Mhm. Jak tak zastanawiałam się nad tą książką i zapytałam kiedyś panią o to, jaki jest nakład i ile pani sprzedaje tych książek. I wyszło, że 3/4 nakładu, to tak się zastanawiałam przez chwilę, że chyba jesteśmy społeczeństwem pełnym różnych sprzeczności, bo z jednej strony odrzucamy ten temat jako taki, no niefajny, nie rozmawiamy o tym. A z drugiej strony zanurzamy się w lekturze takiej książki. W jednej z recenzji przeczytałam takie fajne zdanie, sobie pozwolę tu zacytować, na temat książki, że to dobra i potrzebna książka. Nie jest lekka i przyjemna, co oczywiste, ale nie jest też dołująca czy przerażająca. Po prostu oswaja nas ze śmiercią. Czy pisząc tą książkę miała pani taki właśnie plan, że no to, ja to zrobię dlatego, żeby oswoić tą śmierć. Żeby nie tylko ujawnić jakieś kontrowersyjne rzeczy związane z funkcjonowaniem branży pogrzebowej, ale przede wszystkim napisać o tym, o czym nie chcemy słuchać, ale jednak czytamy, o czym świadczy właśnie, ile osób już kupiło. Tak, dokładnie. Ja się też bardzo zdziwiłam, że to tak szybko zostało sprzedane, ale wydaje mi się, że to się bierze stąd, że naprawdę każdy się interesuje śmiercią. To jest dla nas temat, który nie przyznamy się głośno, ale on tam gdzieś nam krąży. Tylko ta śmierć nas może interesować, jeżeli są wypadki na przykład. Bardzo dużo osób, kiedy ginie jakiś celebryta, no googlują na potęgę, żeby zobaczyć to ciało, bo to jest takie dla nas ojej, tak? To się dzieje naprawdę. I nie wiem, żarty oczywiście tutaj wiadomo wchodzą w grę. Dopóki ta śmierć jest czyjaś, nie jest nasza w naszej rodzinie, to nie mam problemu. Mamy bardzo dużo krwawych filmów, gdzie ludzie giną w różnych ciekawych środowiskach. No i to jest w porządku, ale jeśli to pomyślimy o tym, że my jesteśmy śmiertelni, że nasi najbliżsi też są,
No to jest takie nagle nie, absolutnie nie chcę temat nic słuchać. Więc ja uznałam, że ta wiedza przyda się każdemu, ponieważ, tak jak mówię, każdy z nas doświadczy tego w pewnym momencie. I bardzo fajnie by było, gdyby ludzie właśnie to z tego wynieśli. Ja chciałam na początku w ogóle oswajać tą śmierć poprzez obalanie mitów. To był mój w ogóle główny cel. Ja chciałam obalić te mity, te słynne łamanie kości, te rozrywanie ciuchów, rozcinanie, łamanie tego, już powiedziałam. Bo gra jest tym łamaniem kości. To jedynie dostawała złotówkę za każdy raz, gdy ktoś mówi, że kości będą łamane, to ja myślę, że już takie mieszkanko w Krakowie bym na pewno miała. Więc na tym bardzo zależało. Na tym to też bardzo często się powtarza, że osoby są pijane w tej branży. Także na tym mi zależało najbardziej, a oswojenie przyszło razem z tym materiałem. Zaczynając od mitów i stereotypów, zaczynałam poznać osoby, które bardzo im przeczyły i mówiły mi, jak to faktycznie jest. Skąd się na przykład wzięło to, że uważamy, że osoby piją, tak? To, że uważamy te osoby za ponure, straszne, które mają jakieś problemy w ogóle ze sobą, skoro pracują w takiej branży. Z obalenia tego wszystkiego, wytłumaczenie tego, co my powinniśmy otrzymać od zakładu pogrzebowego, jakie wsparcie, gdzie się zwrócić, to był po prostu dla mnie największy cel, właśnie, żeby w ten sposób oswoić śmierć. Mhm. Czyli rozmawiając z naszymi bliskimi o śmierci, rozmawiając o tym, jak oni chcieliby zostać pochowani, tak naprawdę może się przyczynić do tego, że w przypadku, gdy ta sytuacja, o której nikt z nas nie chce, ale jednak ona pojawi się, będzie nam łatwiej przejść tą żałobę, będzie nam łatwiej znieść tą trudną chwilę. Jak najbardziej, tylko trzeba tutaj wspomnieć, podkreślić w zasadzie, że to zawsze musi wyjść od osoby, która, do której pogrzeb śmierci to będzie dotyczyło. Nie można po prostu pójść do swojej mamy i powiedzieć: hej mamo, jak jesteś chowana, bo to mama pewnie upuści wszystko, co trzeba. Chodzi o to, żeby umożliwić dialog. Bardzo dużo osób zaczyna ten dialog, ale niestety trafia na ścianę. Myślę, że każdy miał babcię, która mówiła, że tam w tej szafie jest taka sukienka, ona ma być na pogrzeb. I to było bardzo świadome, bo kobieta wiedziała, że umrze, bo wszyscy umieramy, spoiler. A tutaj rodzina mówi: a nie, babcia, co ty jeszcze wszystkich przeżyjesz, prawda? To jest ogromny problem, o którym też sobie nie myślimy, o tym na przykład osoby terminalnie chore, które bardzo by chciały złożyć swoje ostatnie sprawy i nie mają z kim. Bo jakakolwiek wzmianka na ten temat kończy się tym, co ty będziesz w ogóle cud nad Wisłą i wyzdrowiejesz. Zabieranie możliwości tego, no to jest ogromna szkodliwość, bo te osoby umierają z takim podejściem, że nie załatwiły tego, co powinny, że nikt ich nie słuchał. To jest jedna bardzo ważna rzecz. A druga związana właśnie z tym, kiedy poczujemy się pewni, że chcemy na ten temat porozmawiać, musimy się liczyć z tym, że to nie jest łatwy temat. Ja absolutnie na żadnej karcie tej książki nie mówię, że to będzie fajna, przyjemna rozmowa. Polecą łzy, na pewno to będzie troszkę przykre, bardzo smutne, ale to nam pozwoli na przyszłość ukoić przede wszystkim tą traumę, tą żałobę naszych bliskich. Jeżeli ktoś umiera, no to teraz jest tak, okej, to co on chciał? Czy on chciał do trumny, czy on chciał być skremowany, a jeżeli trumna, to jaki kolor? I bardzo dużo osób, zwłaszcza przedsiębiorców pogrzebowych, mówiło mi, że taka osoba w tak okropnym stanie, ona po prostu zajmuje te 2 godziny, żeby zrozumieć, kurczę, co ona by chciała, czy wybrać ten kolor, to jest wielki problem, a moglibyśmy tego oszczędzić. Możemy sobie zaplanować na przykład nawet muzykę, która miałaby się pojawić. Tak, nie chodzi o to, żeby codziennie sobie usiąść i powtarzać, ok, jak umrę, to chcę mieć to. Wystarczy taka jedna rozmowa i myślę, że każdy to zapamięta. I powinniśmy przede wszystkim mieć właśnie otwarcie na ten dialog. Ktoś zaczyna tą rozmowę, powiedzieć: dobrze, w porządku, słucham cię. Nawet jeżeli ktoś zacznie od takich małych rzeczy, na przykład ze zwierzętami domowymi, naprawdę trzeba wysłuchać, bo nie robiąc tego, no robimy sobie ogromną krzywdę. No oczywiście. Wiem tak nieoficjalnie, że pracuje pani nad kolejną książką. Tak, i to prawda. Zważywszy na to, w jakiej tematyce jest ta ostatnia, to jestem ciekawa. Czy możemy tutaj usłyszeć rąbka tajemnicy, o czym będzie kolejna? No właśnie nie, dlatego że wydawnictwo sobie zastrzega, żeby do czasu w ogóle powstania zapowiedzi nie mówić. To też będzie reportaż, tyle mogę powiedzieć. Dużo osób się mnie pyta, czy to będzie druga część. To nie będzie druga część, ale myślę, że ten temat będzie równie fascynujący co ten. I w przyszłym roku myślę, że pojawi się ta książka w księgarniach, no i mam nadzieję, że też osiągnie taki sukces właśnie jak ta książka. To czekamy na to z niecierpliwością. Dziękuję. Gościem studia KK24 była Małgorzata Węglarz, autorka książki Wszystko, co powinniśmy wiedzieć, zanim umrzesz. Tajemnice branży pogrzebowej. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za odwiedziny. Dziękuję za zaproszenie.